Witaj Ewa, jesteś na kilka chwil przed swoją trzecią walką. Zadam Ci takie nietypowe pytanie. Powiedz, jak się przygotowywałaś do tej walki? Ja jeszcze odpowiem, jak się czuję. Czuję się trochę głodna, bo jutro już waga, jak również głodna boksu, tak? No, to jeszcze już rozmawiamy o wadze. Nie chciałem poruszać tego tematu. Powiedz, aż tak źle? Nie, jest właśnie bardzo dobrze. Czy właśnie masz jakieś problemy z wagą? Nie, absolutnie nie mam. Teraz jakby limit jest do 64, tak mam ustalona z moją przeciwniczką Pawlą Wotanową, która jest z Czech, także nie mam problemów. Natomiast no wiadomo, że trochę dietę musiałam wprowadzić i wracając do Twojego pytania, jak się przygotowywałam, przygotowywałam się pod okiem Pawła Kłaka w klubie Action Club. Czuję się naprawdę dobrze przygotowana. Trenowałam ciężko i mam nadzieję, że moja przeciwniczka również, bo ja dałam z siebie 100%. No właśnie, jak idą przygotowania z Pawłem? Od dłuższego czasu już chyba razem trenujecie, tak? Tak, od dłuższego czasu, natomiast do tej walki przygotowaliśmy się ponad miesiąc. Także to były profesjonalne, mogę powiedzieć, treningi, mamy dobry kontakt. Trenowaliśmy codziennie, tak naprawdę wolne było tylko niedziela. No to ciężka praca, krótko mówiąc, przez miesiąc czasu. Na czym skupialiście się na treningach? Co było najważniejsze podczas tych przygotowań? Na początku trochę siły. Później ważne było to, aby ruszyć mnie trochę bardziej na nogach, chodzenie na nogach, praca tułowiem, także no było mnóstwo rzeczy do poprawy tak naprawdę, więc teraz to będzie dla mnie taki sprawdzian nowych technik, nowej techniki i bardzo naprawdę czekam na tą walkę, żeby zobaczyć, czy wyczuwam lepiej dystans. Zobaczymy. Czyli masz przygotowane kilka sztuczek? Mam. Nawet kilka asów w rękawie. A powiedz, chyba sparowałyście razem z Ewą Piątkowską, z Karoliną Łukasik, tak? Tak, natomiast właśnie, jeżeli chodzi o sparingi, to na pewno chciałam podziękować również mojemu trenerowi, z którym sparowałam, kolegom z klubu i w tym przygotowaniu zrobiłam jeden sparing właśnie z Karoliną Łukasik, teraz już Koszewską, z Ewą na początku przygotowań, kilka sparingów. I powiedz, jak czułaś się w tych sparingach? Dużo lepiej, naprawdę dużo lepiej. Były to mocne sparingi z chłopakami. No też musiałby Paweł jakby się na ten temat wypowiedzieć, natomiast no czuję progres, tak? Także teraz, na czym mi najbardziej zależy, to właśnie na przyszłości, żeby te starty były regularne. I pamiętasz, jak się spotkaliśmy kilka miesięcy temu, to narzekałam na to, że właśnie nie ma sponsora, nie ma tych regularnych startów, teraz to się zmieniło. Firma Bilo Poland aktywnie mnie wspiera, dziękuję jej właścicielowi, Marko Beniamin Obrowskim. No to musimy się częściej spotykać w takim razie. O, bardzo chętnie. Mamy teraz o czym rozmawiać. Tak, kolejny start już być może w marcu. Także no, można powiedzieć, że widzę świetlaną przyszłość. Coś drgnęło, krótko mówiąc. Drgnęło, dokładnie. Może też dzięki Wam. Miejmy nadzieję, po to jesteśmy w sumie. A powiedz, tłuczesz tych chłopaków trochę na tych sparingach? To są koledzy z klubu, więc... Co mam powiedzieć? No, wiesz, to ciężkie są sparingi z chłopakami, to na pewno, tak? Jeżeli to była mniejsza waga, byliby to juniorzy, to na pewno byłoby dużo łatwiej. Natomiast no, mam dobrej klasy tutaj przeciwników, jeżeli chodzi na sparingi, no i niektórzy z nich są, powiem, dżentelmenami. To w takim razie Ciebie zapytam, czy stresujesz się mocno przed walką? Strachu no nie ma na pewno. Już wczoraj byłam w radiu i o tym mówiłam, że gdyby się pojawił strach, to bym zaczęła grać w szachy. Natomiast jest stres, z którym sobie doskonale już radzę. Słucham muzyki przed walką, wypoczywam. I ten stres musi być, bo to jest adrenalina. Ja wtedy jestem bardziej skoncentrowana, no i po to robię. Tak? Także jest stres, ale on powinien być motywujący. Tak? Jeżeli jest paraliżujący, no to już wtedy jest niedobrze. No właśnie, jutro jest ważenie face to face. Czy to jest już taki pierwszy zaczątek tej adrenaliny, czy to dopiero przychodzi później? Nie, już na wadze jest trochę adrenalina, ale tak naprawdę pojawia się już na następny dzień już taka mocna adrenalina, tak? A powiedz, czy to prawda, że jak się patrzy przeciwnikowi w oczy, to czuć, że jest słabszy, że ma się tą przewagę? Czuć. To jest bardzo ważne, face to face, spotkanie, to jest jakby walka tak na oczy, tak? Psychiczna taka. Psychiczna. I tutaj też jest, można wyczuć, że się wygrywa, tak? Można wyczuć, dokładnie można wyczuć, chociaż wiesz co, nie chcę też robić jakichś, nie wiem, dziwnych sytuacji na wadze, tak, jakiegoś show, natomiast, bo to jest tylko sport, natomiast jest to bardzo ważne, spojrzenie tak face to face ma swoje znaczenie.
O której mniej więcej wchodzisz do ringu w sobotę? Około pewnie 20-21, szósta walka. To będzie transmitowane w Orange? Tak, Orange Sport, także wszystkich zapraszam do oglądania, bo na pewno emocji nie zabraknie. No wiadomo, kobiety są bardziej zawzięte w ringu, także walka zapowiada się emocjonująca. W takim razie życzę powodzenia. I dziękuję.